dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób przy użyciu kilku podstawowych narzędzi umyć, wyczyścić pistolet lakierniczy i przede wszystkim jak go zakonserwować. Moi drodzy, odcinek typowo dla amatora, garażowicza, majsterkowicza, kogoś, kto lakieruje z doskoku, bo lakiernikowi zwyczajnie taki odcinek nie jest potrzebny, ale zauważyłem, że często wielu z Was używających pistolet tak zwanie od święta ma problem z prawidłowym serwisem, wyczyszczeniem pistoletu. Często zdarza mi się, że ktoś do mnie przychodzi i mówi: słuchaj, proszę, ustaw mi ten pistolet, nie mogę z nim znaleźć wspólnego języka. Ja tak patrzę: długo go masz? Nie, no dopiero 2 lakierowania zrobił. I niestety wygląda, jakby zrobił 2000 lakierowań, dlatego myślę, że ten odcinek jest przydatny. Moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Wenta i chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek kanału Auto Aktywni, także nie przedłużam i zaczynamy. Teraz wszystko to, czego potrzebujecie, aby prawidłowo umyć pistolet metodą ręczną. Słuchajcie, temat myjek w tym odcinku pomijamy, no bo myjka dedykowana do mycia pistoletów raczej jest zarezerwowana do większych warsztatów, a nie lakierowania amatorskiego, dlatego odrzucamy. Słuchajcie, myślę, że niezbędne jest posiadanie kilku plastikowych zbiorników, tak zwanych baniek. Jakich? Pierwsza to... no gruba 20, jeśli ktoś więcej lakieruje. Kolejną bańką tu już, słuchajcie, znajomo wygląda. Ktoś tu diesla posiada od AdBlue. Zaraz zobaczycie po co. Kolejnym chyba najbardziej podstawowym zbiornikiem. Słuchajcie, po płynie do spryskiwaczy, po płynach do chłodnic, a u nas w lakierni po tradycyjnym nitro też taka bańka nam się przyda. I możemy jeszcze skorzystać z dedykowanego zbiorniczka do mycia pistoletu. W każdym sklepie lakierniczym jesteśmy w stanie zakupić sobie taki zbiorniczek. Jeśli chodzi o narzędzia, czego ja używam, tak słuchajcie, na co dzień, minimalistycznie i co Wy też możecie sobie nabyć. Na pewno są to dwa rodzaje pędzli. Tradycyjny, okrągły z marketu, pędzel malarski, z tym, że musimy zwrócić uwagę, żeby był to pędzel, którego nie bierze nitro, no bo są pędzle, które po włożeniu w nitro tak naprawdę się rozpadają. Tu musielibyśmy zrobić test, sprawdzić. No i drugi rodzaj pędzla z twardym włosiem, pędzel, słuchajcie, tak zwany do mas. No, do nabycia w sklepie lakierniczym, w markecie może być już problem z tego typu pędzlem. Słuchajcie, myślę, że podstawową szczotką, bo są zestawy, już się kiedyś wypowiadałem na temat zestawów do mycia pistoletów. W większości, 90% zestawów, które oferują portale aukcyjne, no to są na takich magicznych szczoteczkach zakończonych ostrym drutem. Jeśli ktoś nie ma pojęcia, to tak naprawdę skrzywdzi pistolet po jednym lakierowaniu i taki pistolet jest do wyrzucenia. Ja bym polecał, słuchajcie, jedną tradycyjną taką szczoteczkę plastikową. No i teraz myślę, że się dość zagotuje, no bo technicy jeżdżący z pistoletami, pokazujący pistolety, no to bardzo unikają tematu jak ognia, no bo w sumie wiem dlaczego. Temat igieł do czyszczenia otworów w głowicy. To jest temat bardzo kontrowersyjny, no bo niejednemu przyszło na myśl, żeby wyrwać włos, słuchajcie, od szczotki drucianej i tam przepychać te otwory. Jeden taki niewłaściwy manewr, tak naprawdę głowica pistoletu do wyrzucenia. Są dedykowane igły, no ale gdzieś tam serwisanci pistoletów polecają, żeby taki pistolet oddać na serwis. I ktoś, kto się zna na tym, kto robi to na co dzień, wyczyści prawidłowo i poradzi sobie z takimi igłami. Słuchajcie, ja mam inne zdanie w tej materii. Ja uważam, że ktoś, kto lakieruje choćby kilka cykli w tygodniu, no, powinien posiadać takie igły. No przecież niedorzecznym jest, żeby po jakimś czasie oddawać pistolet do czyszczenia. Chociaż znam też takie manewry, gdzie, nie wiem, ktoś sobie coś wkręcił, że raz w tygodniu oddaje pistolety wszystkie, którymi maluje, tam gdzie mają myjkę, że oni tam z nimi zrobią cuda, wianki, a są troszkę bójdy, dyrdyma. Uważam, że każdy powinien posiadać takie igły, ale dedykowane igły. Zaraz Wam zbliżę, pokażę, jak one wyglądają. No i temat też dość może się wydawać dziwny, ale jednak smar do pistoletu. Tak. Odpowiedni smar. Wiem, że wielu z Was teraz w tym momencie może się kojarzyć, że jak, przecież to tusz, pistolet i smar to w ogóle lakier i smar, jakiegokolwiek rodzaju tłuszcze, no to są specjalne, dedykowane smary i tu też bardzo ważny temat. I słuchajcie, tu troszkę na odwrót. Wydawałoby się, że ktoś, kto używa pistoletu na co dzień, w kilku cyklach, gdzie ten pistolet tak naprawdę lakieruje każdego dnia po kilkanaście elementów, tam będzie wymagany ten smar. Ja jestem zupełnie innego zdania, jeśli chodzi o smary, ale o tym w dalszej części odcinka. Teraz przyniosę dla Was pistolet świeżo wyciągnięty z lakierni, jeszcze z farbą i pokażę Wam, jakie często błędy ja widziałem przy myciu pistoletu, a jak ja to robię w bardzo szybki i sprawny sposób. Z kabiny chłopaki mi podali Finer Core od Magic, w środku Honda 594, słuchajcie, taki ładny niebieski kolorek i tak jak w przypadku każdego lakierowania, kapselu, fajdany, gwint,
tu najczęściej to się osadza. Jeśli chodzi o zewnętrzną część, no to niewiele jest tego. Jeśli byłby lakierowany bagażnik, wnęki, gdzie ta dawka odbija, ten pistolet z zewnątrz też jest zabrudzony. Jeśli chodzi o końcówkę głowicy, iglicy, też jest wszystko czyściutko, bo pistolet jest w miarę świeży, nowy, nic nie bije. Jeśli pistolet ma zużycie, to tutaj coś się dzieje. Też w taki sposób można wypatrzeć, że coś z pistoletem jest nie tak, ale to nie jest ten odcinek. Moi drodzy, zapomniałem dodać na początku. W dzisiejszym odcinku robimy mycie tradycyjnego pistoletu z tradycyjnym zasobnikiem plastikowym. Nie chciałbym tutaj robić, słuchajcie, mycie samego pistoletu po RPS-ie, no bo jeśli chodzi o amatorską robotę, majsterkowiczów, garażowiczów, ja na dzień dzisiejszy też już używam RPS-ów, ale do końca nie mogę odkleić się od tradycyjnych kubków, jak widzicie. A jeśli chodzi o RPS-y, no to w przypadku dwóch czy trzech lakierowań w tygodniu myślę, że one nie mają sensu i wiem, że większość mniejszych warsztatów majsterkowiczów korzysta właśnie z takiego zasobnika, który tak naprawdę w bardzo szybki sposób i poprzez nieumiejętne czyszczenie możemy zafajdać. Dobra, słuchajcie, czy możemy przystąpić do mycia? No jeszcze nie, bo nie mamy w czym umyć, musimy sobie skonfigurować bańki. Już Wam pokazuję, jak to robimy. Pierwsze, co mogę zrobić, to zlać resztkę farby do pojemnika, w którym przyjechał albo z mieszalni, albo jeśli mamy swój mieszalnik, sobie wymieszaliśmy, więc to robię. No to jedziemy. Pierwsza do wycięcia bańka od AdBlue. Odcinamy nożykiem górę, tylko się nie pociąć, ostrożnie. Zaraz Wam powiem dlaczego. Mamy odcięte i zobaczcie, co teraz z tym robimy. Płukanie pistoletu to jedno, a zbiornik na brudne nitro z resztkami farby co drugie. I teraz konfiguracja takich dwóch zbiorników po co? Wiem, że w większości, tak naprawdę w 99% lakierni odbywa się to tak, że na tym zbiorniku, w które wlewamy brudne nitro, siedzi tak zwany lejek pospolity od benzyny, od oleju napędowego. Tylko słuchajcie, jest jeden mały problem. Czasy są takie, że to wszystko trzeba oddawać do utylizacji. I nie oddamy do utylizacji takiego zbiornika. Musimy to zrobić w specjalnych workach. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. I w momencie, kiedy tu siedzi lejek na tym zbiorniku i wlewamy te resztki farby, jeśli chodzi o lakier bazowy, nie ma problemu, on się świetnie miesza z nitro i to wszystko pływa, niewiele się osadza. Ale w przypadku już lakieru bezbarwnego, który jest połączony z utwardzaczem, następuje katalizacja i mimo tego, że to wszystko pływa w nitro, to i tak gęstnieje, twardnieje. Jedno, dwa, trzy malowania, zlanie z pistoletu i w tym zbiorniku na dnie robi się tak zwany kisiel, którego tak naprawdę nie wyciągniemy. Przychylając bańkę, to wszystko siedzi, twardnieje na dnie. Nie jesteśmy w stanie tego wypróżnić, zapakować w odpowiednie woreczki. I teraz słuchajcie, jakiś kilka lat temu lakiernik, który tutaj u nas pracował, wymyślił taki fajny patent. Mamy zbiornik numer 1. Przecinamy jemu rączkę, stawiamy to tak. U nas się mówi na sztorc, a u Was napiszcie mi w komentarzu, jak się mówi. Teraz stawiamy tą rączkę tak do góry. W zbiorniczku numer 2 po AdBlue mamy to miejsce, słuchajcie, ten otwór, w którym siedział lejek. I teraz zobaczcie, jak to wszystko fajnie tutaj siedzi. Jedno w drugie wchodzi. Tutaj oczywiście ten lejek wkładamy do tego zbiornika. I co dalej? W momencie, kiedy czyścimy pistolet, mamy resztkę lakieru bezbarwnego, resztkę farby, wlewamy to tutaj. Cały ten pierwszy syf osadza się na dnie tego zbiornika. Dopiero jak dojdzie do odpowiedniego poziomu, robi się przelew i do bańki numer 2 wchodzi tak naprawdę, słuchajcie, czyste nitro. Mało tego, z tego zbiornika, który jest otwarty, bardzo łatwo jest wyciągnąć ten szlam, zapakować to w odpowiednie worki, oddać do utylizacji. Czy to łyżką, czy nawet, słuchajcie, ja co jakiś czas biorę taką rękawicę i wybieram to rękawicą lakierniczą i dużo łatwiej jest utrzymać te zbiorniki w czystości. Ale czy do tego tylko służą takie dwa zbiorniki? Nie. Również mogą służyć do szybkiego przestrzelenia pistoletu, co Wam pokażę w dalszej części odcinka. Teraz pora na zbiornik, w którym będziemy myli pistolet. I znowu, piąteczka i wycinamy od góry. I w tym zbiorniczku myjemy sobie nasz pistolet. Na tym etapie warto wspomnieć o kilku błędach początkujących lakierujących, którzy myją sobie pistolet. Słuchajcie, często, jak widziałem początkującego lakiernika, nawet tutaj do mnie do lakierni przyszedł po skończonym malowaniu, przystępuje do mycia pistoletu, ja tak z boczku nic nie mówię, potrafisz, potrafię, więc się przyglądam. I co się robi? Zalewa się pół tej bańki lub 3/4 nitro. Rozkręca się górną część zbiornika, dolną, no i topimy pistolet.
I co się dzieje w tym momencie? W pierwszej kolejności zaczynamy się taplać w przysłowiowym błocie, bo tutaj w kanale materiałowym jeszcze wiele zostało materiału. Wiecie, wstępne zlanie lakieru bazowego to nie wszystko. W momencie, kiedy my nie zrobimy wstępnego przepłukania, ta ilość tego lakieru jest jeszcze tak mocna, to stężenie jest tak mocne, że tak naprawdę, wiecie, czy tu jest 2,5-3,5 litra, to jest do wyrzucenia. Bo nie umyjemy tym pistoletu, po prostu będziemy to wszystko rozmazywać. Ale drugim, już bardziej poważnym błędem jest to, że zamoczymy ten pistolet w całości. Słuchajcie, musimy mieć świadomość budowy pistoletu lakierniczego. Jeśli chodzi o kanał materiałowy, tutaj może siedzieć wszystko, nawet i kwas. Pistolet to wszystko przetrzyma, ale jeśli chodzi o kanał powietrzny, to już nie jest tak kolorowo. Jedno niewłaściwe zamoczenie całego korpusu pistoletu w takim zbiorniku może skutkować uszkodzeniem tutaj kanału powietrznego. Jeśli chodzi o pistolety tego typu, gdzie regulacja strumienia tak zwanego wachlarza jest w tym miejscu, no nieraz może nam to ujść na sucho. Ale jeśli chodzi o pistolety SATA, które mają tą regulację tutaj, słuchajcie, jedno wrzucenie takiego pistoletu i ta regulacja lata jak łopata, wachlarz przestaje działać. No ale ktoś powie, no pewnie przecież można kupić zestaw naprawczy, naprawi się to wszystko. Tak, zgadza się, tylko często w przypadku uszczelek do kanału powietrznego nie jesteśmy w stanie zakupić ich pojedynczo, a tylko w ramach całego zestawu, a cały zestaw najczęściej to 70% wartości całego pistoletu. No to co robimy, żeby nie taplać się w błocie i żeby nie uszkodzić pistoletu? Tak jak widzieliście, w pierwszej kolejności zlałem resztkę farby, odkręcamy pistolet, do zbiornika wlewamy 100, maksymalnie 200 ml czystego nitro lub rozcieńczalnika. Fajnie jest przychylić sobie, słuchajcie, taki pistolet, żeby ta resztka farby cofnęła się. Upuścić tutaj, nacisnąć spust, upuścić tą resztkę. Przez parę sekund, ładnych parę sekund trzęsiemy to wszystko, zlewamy to wszystko do zbiornika numer 1 i w tym momencie ten pistolet już po wstępnym przepłukaniu nie zabrudzi nam tego czystego nitro i możemy przystąpić do właściwego mycia. A jak to wygląda w praktyce? Zobaczcie. Odkręcamy. Nie wiem, czy widać. 100 ml. Do środka pistolet ma podziałkę. Zobaczcie. Dopiero po chwili zaczyna lecieć. Czyli tyle materiału zostało w kanale materiałowym. Mocno trzęsiemy. To, co powiedziałem. Fajnie jest go przychylić, żeby zleciało z kanału. Tutaj przestrzelamy. Kolejnym fajnym patentem jest, słuchajcie, siłą grawitacji strumienia pistoletu obmyć wstępnie już te miejsca, które są bardzo mocno obrudzone. Oczywiście robimy to wszystko w rękawiczkach. Zobaczcie, tu z tego gwintu idzie fajnie wymyć. I teraz pomyślcie, gdybyśmy to od razu zrobili w głównym zasobniku. To nitro zostaje zabrudzone i nic z tego nie jest. Wylewamy. Fajnie jest jeszcze, słuchajcie, zrobić taki prosty manewr. Nalewamy znowu z 50. Fajnie jest też zakręcić taki pistolet, popuścić, słuchajcie, lekko. I nad tym zasobnikiem zrobić takie przepłukanie. Zobaczcie, nitro leci prawie czyste. I dopiero w tym momencie możemy przystąpić do właściwego mycia. Kolejne czynności to maksymalnie litr nitro. Rozkręcamy nasz pistolet. I teraz do jakiego etapu rozkręcamy? No, tu będzie troszkę sporów. Ja rozkręcam najczęściej tyle. Dlaczego? Zaraz uzasadnię. Słuchajcie, pędzel okrągły i po kolei myjemy. Myślę, że bez sprężonego powietrza takie mycie pistoletu nie powinno się odbywać. Po dokładnym obmyciu pędzlem wydmuchujemy każdy element z osobna i wycieramy do sucha. Odkładamy czyste elementy na szmatce i lecimy dalej. I teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda nitro w środku. Widzicie, one jest prawie czyste. Wstępne przepłukanie spowodowało to, że my tak naprawdę mamy resztkę tego brudu całego. Oczywiście zobaczcie, co się dzieje z rękawicami nitrylowymi, jednorazowymi. Fajnie jest mieć do czyszczenia rękawice dedykowane do mycia pistoletów, ale niestety dzisiaj ich nie mam. Tutaj musimy pamiętać o wyciągnięciu zatyczki odpowietrzającej pistolet, bo tu też często farba się osadza. Przedmuchujemy. I słuchajcie, teraz patrzymy, czy właściwie zostało wszystko domyte. Jak widzicie, w tych zakamarkach pistolet ma wiele przetłoczeń, to wszystko zostaje. I tu z pomocą przychodzi nam pędzel
z twardym włosiem lub szczoteczka, którą pokazywałem Wam na samym wstępie filmu. Teraz zobaczcie, widzicie jak pędzel ładnie to domyje. Zobaczcie, jak z tych zakamarków fajnie to wychodzi. Tak uderzając jesteśmy w stanie ten brud fajnie wyciągnąć. I tutaj jeśli chodzi o gwint wewnętrzny również. Teraz pora na zbiornik główny. I teraz zobaczcie. Pędzel z miękkim włosiem fajnie wstępnie domył, ale tutaj w podziałce, w miarce, jak i w przetłoczeniach wszędzie jeszcze zostaje. I tutaj z pomocą przychodzi nam szczoteczka i pędzel z twardym włosiem. Zaraz zobaczycie, jak to fajnie tutaj domyje. I znowu uderzając, widzicie pędzel z twardym włosiem. Mam nadzieję, że to kamera chwyta. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie się czyści tu. Zobaczcie, jaka różnica jest. Widzicie? Wszystko przecieramy szmatką do sucha. I teraz zobaczcie, jaka różnica. W gwincie w miarę czysto. Tutaj w podziałce też. Ktoś teraz zada pytanie, czy nie lepiej od razu twardy włoś. Nie. Te dwa pędzle mają dwa zastosowania. Zewnętrznie lepiej ściągnie pędzel z miękkim włosiem, ale w tych zakamarkach, w tych twardych miejscach dużo lepiej sprawdza się twardy włoś. I na samym końcu, słuchajcie, wjeżdża korpus. Ja staram się zawsze trzymać korpus pistoletu za kanał powietrzny, tak jak powtarzałem, żeby nic w niego nie wleciało. I znowu, w pierwszej kolejności wchodzi miękki pędzel. Fajnie jest, też zobaczcie, zrobić taki manewr. Nalać. Tutaj kanał materiałowy przepukać, żeby mieć pewność, że ta reszta farby została wypukana. Dobra, mycie wstępne miękkim pędzlem zrobione. Gdzie używam twardego pędzla do mycia korpusu pistoletu? Najczęściej, słuchajcie, twardy pędzel przydaje mi się tutaj w spuście, w tych miejscach, tutaj. Tu miękki pędzel nie dochodzi, tutaj ten twardszy radzi sobie znacznie lepiej. Tutaj w spuście od drugiej strony najczęściej robią się tak zwane skrzepy z gorzeliny i ten pędzel bardzo fajnie to wypędza. Jeśli chodzi o gwinty również, twardy pędzel sobie z gwintem znacznie lepiej radzi. Wstępnie osuszamy i przedmuchujemy korpus również sprężonym powietrzem. Fajnie jest nacisnąć spust. Tak wygląda wyczyszczony pistolet rozebrany, a tak wygląda zabrudzenie nitra po wstępnym przepukaniu i właściwym myciu. Czy to już koniec, moi drodzy? Nie, absolutnie nie, bo zdaję sobie sprawę, że na tym etapie odcinka już włożyłem kij w mrowisko i by się zagotowało, jeśli bym nie wytłumaczył, dlaczego tylko rozebrałem pistolet do tego stopnia, a nie rozebrałem go na tak zwane części pierwsze. Tak jak powiedziałem na wstępie, zdaję sobie sprawę w 100%, że instrukcja obsługi użytkowania każdego pistoletu mówi nam o tym, żeby go po każdorazowym lakierowaniu rozebrać na części pierwsze, wyczyścić, złożyć, przesmarować, odłożyć. Ale jak wiecie i znacie mnie już tak długo, ja mam swoje zdanie i teoria z praktyką troszeczkę się rozmija. Jeśli chodzi o lakierowanie raz na jakiś czas, tak, można to zrobić, jest to wskazane, nawet nie powiem, że jest to wskazane, jest to konieczne, ale w przypadku takiej lakierni jak ta, gdzie lakieruje się no kilka cykli dziennie w skali miesiąca, tych paneli to już w setki zejdzie, no to słuchajcie, jeśli lakiernik, czy to ja, czy inny lakiernik, a tu kilku pracuje, chciałby po każdej aplikacji rozkręcać dysze, iglice, głowice, to myślę, że po dwóch miesiącach to wszystko by było tak objechane jak śruby w starym trabancie. Nikt by tego nie odkręcił. No pistolet jest tak skonstruowany, że tak naprawdę serce pistoletu, czyli iglice, dysze iglice musimy odkręcić kluczem. Jest na to sposób, delikatnie trzeba ściągnąć spust, odkręcić, ale rzeczywistość jest troszkę inna. Słuchajcie, po setce takich rozkręceń to wszystko jest objechane, obrypane, wygląda nieestetycznie. Teoretycznie budowa pistoletu pozwala na wielokrotne rozkręcanie tego, ale słuchajcie, z praktyki wiem, że wygląda to zupełnie inaczej. Wielokrotne, po kilkasetek razy rozkręcenie tego pistoletu powoduje to, że ten pistolet w mojej opinii się niszczy i uważam, że nie ma potrzeby rozkręcania takiego pistoletu na części pierwsze. Są wyjątki, słuchajcie, po iluś cyklach, tak, uważam, jest to
wskazane, wręcz konieczne, po materiale ciężkim, słuchajcie, jakiś poliuretan, coś gęstego, to nie wyjdzie. Trzeba taki pistolet rozkręcić, wyciągnąć totalnie głowicę. Ja wiem, że w tym momencie zaburzyłem to postrzeganie i już będziecie jechać, siedzieć, że to, co pokazałem, to jest błąd. Ale ja w ten sposób czyszczę pistolet po każdym malowaniu, a raz na tydzień robimy tutaj gruntowne rozebranie pistoletu. Mało tego, nie będę przed wami ukrywał, że w trakcie dnia, jednego dnia, kiedy używamy pistoletu i mowa tutaj o pistolecie bazowym, najczęściej HVLP, to nawet pistolet nie jest rozkręcany do tego stopnia, tylko jest przepłukiwany, przestrzeliwany. Dlaczego? W dniu, w którym robi się 7-8 cykli, słuchajcie, czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, nie ma na to zwyczajnie czasu. Ale musimy też mieć pewną wiedzę. Pistolety czołowych światowych producentów są tak zaprojektowane, że mają, moi drodzy, w pewnym sensie właściwości i tu w cudzysłowie samoczyszczenia się. Co to oznacza? Pistolet z dyszą HVLP, która ma w głowicy bardzo dużej średnicy otwory, który jest zaprojektowany prawidłowo, te kanały nie mają zadziorów, no to tak naprawdę po wlaniu rozcieńczalnika nitro, dwukrotnym potrzęsieniu, wylaniu, zrobieniu takiego cyklu, delikatnym odkręceniu górnej części pokrywy. Jeszcze raz wszystko trzęsiemy, wylewamy. Jest już na tyle gotowy, żeby wlać w niego zupełnie inny kolor lakieru bazowego i robić kolejny cykl. I robimy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty cykl i na fajrant dopiero rozkręca się w ten sposób pistolet. A rozkręcanie totalnie do zera, gdzie ujmujemy głowicę, iglicę, wyciągamy wszystko. My tutaj w warsztacie robimy, słuchajcie, raz na tydzień góra. Tak jak mówiłem, ze względów na to, żeby tego wszystkiego nie objechać kluczem, nie zużyć i uważam, że nie ma takiej potrzeby. Dobra, teraz pozostał jeszcze nam temat smarowania pistoletu. Czy ja na co dzień smaruję pistolet? Nie. Nie będę wam ukrywał. Słuchajcie, pistolet, który pracuje codziennie, każdego dnia ileś cykli, to tak troszkę samochód, który jeździ codziennie. No nie mamy potrzeby smarowania tego samochodu po każdym wyjeździe do pracy i powrocie. Przecież nie podnosimy takiego samochodu i nie smarujemy i jest tak troszkę z pistoletem. Ale pistolet, który jest używany raz na jakiś czas, jeśli kupujemy i wiemy, że będziemy robić od święta lakierowanie, uważam, że po każdym czyszczeniu, po każdym zamoczeniu w nitro powinien być przesmarowany. Po jakimś czasie te uszczelki, jeśli nie są używane, jeśli iglica nie pracuje po tych uszczelkach, twardnieje i tu uważam, że wskazane jest smarowanie. Tyle w temacie smarowania. I teraz chyba jeszcze został nam do poruszenia temat przepychania głowicy igłami. Kontrowersyjny temat. Technicy nie zalecają. Myślę, że w wielu instrukcjach obsługi w ogóle nie jest wspomniane nic o tym, ale tu również muszę się odnieść do pistoletów, do lakieru bezbarwnego i do lakieru bazowego. Najczęściej pistolety do lakieru bazowego w tej głowicy mają tak dużą średnicę otworów, że absolutnie nie wymagają żadnego przepychania igłami. Ale już pistolety klasy RP do lakieru bazowego mają te otwory, słuchajcie, nieraz mikro. I tu, nawet w przypadku prawidłowego użytkowania, rozkręcanie tego pistoletu, nawet jeśli byśmy go rozkręcili, za każdym razem tą głowicę czyścili jednym pędzlem, drugim, trzecim, przedmuchiwali, to uwierzcie mi, że pistolet, który robi między 3 a 7 cykli dziennie, 3 dni i ta głowica jest zapchana. Trzeba ją czyścić, trzeba ją przepychać igłami. I teraz jakie igły? Słuchajcie, tylko dedykowane igły w kształcie stożka. Tylko. Żeby wam na myśl nie przyszło używanie jakiegoś włosa od szczotki drucianej, bo jeden niewłaściwy manewr i taka głowica jest do wyrzucenia. Natomiast używanie dedykowanych igieł, delikatne, z głową delikatne przepychanie otworów, nie powoduje naprawdę uszkodzenia takiej głowicy i takim pistoletem możemy się cieszyć naprawdę wiele lat. A teraz instruktaż szybkiego przepłukania pistoletu między cyklami, kiedy w danym dniu lakierujemy kilka kolorów i tak naprawdę nie ma na to czasu. I też właśnie po to zostały skonfigurowane te dwa kubełki. Słuchajcie, ten sam kolor, zlewamy. Lakier bazowy. Nitro. 50, dosłownie 50. Zakręcamy. I zobaczcie, idealnie się nadaje właśnie ta konfiguracja. Upuszczamy przez kanał materiałowy. Musimy chwilę poczekać, żeby to wszystko zleciało.
I ponownie 50. Jedziemy jeszcze raz. I w tym momencie, słuchajcie, już możemy rozkręcić i zacząć przepłukiwać dekiel. Siłą grawitacji. Teraz, słuchajcie, taki trik z Ameryki. Dokręcamy, ale nie do końca. I zobaczcie. I ostatni raz, 50. Dobra, teraz podejdę i wam pokażę, jak pistolet wygląda po takim szybkim przepukaniu. Mało tego, rozkręcę głowicę, iglicę, dyszę, wyciągnę wam wszystko, rozebiorę pistolet na części pierwsze i zobaczycie, jak tylko takie przepukanie dobrej jakości, dobrej klasy pistoletu wystarczy. Ło, jeszcze się wydało. Dobra, rozkręcamy ten pistolet i zobaczycie, jak on wygląda w środku, tylko po takim przestrzeleniu. Teraz zobaczcie, odkręcam głowicę. I to było tylko przepukanie. Dobrej klasy pistolet nie wymaga każdorazowego rozkręcania na części pierwsze. Dobra, teraz szybkie tylko przesmarowanie, żebyście też wiedzieli, jak przesmarować pistolet, co się smaruje, czego się nie smaruje. I już przechodzimy do podsumowania. Teraz przechodzimy do smarowania. Ja tak naprawdę smaruję trzy miejsca. Gwint do ilości materiału. Widziałem, że niektórzy smarują sprężynę. Nie wiem po co, żeby sprężysta bardziej była? Pytanie. No i miejsce pracy iglicy. Tu i tu. Do smarowania używam dwóch rodzajów smaru. Transparentny. Lub, zobaczcie, biały. Widzicie? Tutaj niewielka ilość. Tutaj transparentny lepiej się sprawdza, bo wchodzi. Wydaje mi się, że ma właściwości bardziej penetrujące. Troszeczkę wciskamy. Tutaj w gwint smar biały. I składamy pistolet z powrotem. I to jest wszystko, jeśli chodzi o smarowanie. No to przechodzimy już tak do szybciutkiego podsumowania. Czy rozbieramy pistolet po każdorazowym lakierowaniu? To zależy. Czy smarujemy pistolet po każdorazowym użyciu? To zależy. I wiele, wiele innych. Moi drodzy, wiem, że kogoś podkurzyłem tym odcinkiem, ale takie mam zdanie w tej materii. Słuchajcie, dla mnie pistolet lakierniczy jest narzędziem pracy, ale nie ma wyglądać. Ma dobrze lakierować i zarabiać pieniądze. I jeśli w kasie lakierni się zgadza, i w warsztacie wszystko się zgadza, to pistolet, jeśli przez takie użytkowanie miałby służyć się szybciej, mówi się trudno, gdzie drwa rąbią, tam wióry niestety lecą. Chciałbym przypomnieć, że widzimy się od 4 do 7 kwietnia na targach Motor Show Poznań. W tym samym czasie odbywają się targi techniki motoryzacyjnej i będę tam dla was na stanowisku Meiji. Będziemy mogli tak naprawdę pierwszy raz spotkać się na żywo, porozmawiać sobie o wszystkim bez cenzury. W tym miejscu będę mógł się z wami podzielić tym, czego używam na co dzień, co działa, co nie działa, co jest dobre, a co jest do dupy. Słuchajcie, bez owijania w bawełnę, bez żadnej cenzury, co mnie bardzo cieszy i czego już się nie mogę doczekać. Przypominam również, że pod tym filmem macie kilka linków i fajny rabat ode mnie na pistolety Meiji i to, co widzieliście w tym odcinku. A tymczasem żegnam się z wami, do miłego, do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Autoaktywni. Cześć!